Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Outer Worlds. Tyle tylko, że wydepnęliśmy w dodatek, a jak się okazuje ten dodatek, ten piękny tutaj, z tym hotelem, z tym morderstwem aktorki i w ogóle. To się okazuje, że on jest, słuchajcie, na level 30, a tak się składa, że mamy dopiero level 17, więc chyba nie mamy czego tu szukać. Bo nas po prostu wybiją. No. Także... musimy się stąd wynieść. Tak bym chciała powiedzieć, delikatne. No, że morderstwo musi zaczekać. Bo jak nie, to nas zamordują i tyle z tego będzie. No więc, przejdziemy sobie do dziennika. To jest ta ostatnia rola Adrianny Arkadii. No, to jest niestety 30 level, więc musi poczekać. Zadanie frakcji. Lilia Hagen dostała cynk na temat jakiegoś cennego towaru do odzysku. Gdy Rada porzuciła monarka, wiele fabryk i placówek badawczych pozostało nienaruszonych. Większość takich miejsc została już dawno pozbawiona cennych zasobów, ale stacjonujący na monarchu agenci pod światła trafili niedawno na ukryte laboratorium z zapasem gazu Altavita. Lilia potrzebuje pomocy niezrzeszonego kapitana, aby go odzyskać. No i mam odzyskać brakujące hasło. Lilia nie ma żadnych wieści od swojego agenta w Gwiezdnej Zatoce, więc mamy uzyskać od niego informacje na temat miejsca potencjalnego odzysku, a następnie przekazać je Katherin Malin w Rostoce. No i tutaj nas, kurczę, jeszcze dwa inne zadania prowadzą towarzyszy tak naprawdę. I broń z próżni. Ale no dobrze. To jest zadanie frakcji. A tu mamy radio Wolny Monarch. No, nasz doktorek kontaktował się z handlarzem przez dobrze znaną na monarku myśliwą o imieniu Nioka. Często przybywa w klubie jachtowym w Gwiezdnej Zatoce. Więc możemy jej tam poszukać. Może weźmy sobie to w ten sposób. I zobaczmy, gdzie nas to pokieruje. No, trochę za wcześnie na 30 level. Kurczę, byłoby małe zdziwienie, prawda? No tak nas tutaj troszeczkę zaskoczyli. Tym całym serialem, więc lecimy. Lądowisko w Gwiezdnej Zatoce. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Okej. No to zobaczmy, jak to wygląda. I teraz tak, nie wiem. Parvati, oni tutaj obydwoje mają zadania, więc może niech pójdziemy ze starą załogą, która już z nami biegała po pionierze i po tej pierwszej planecie. No i mamy osiągnięcie. O, wow! Wylądowano w Gwiezdnej Zatoce. Tak, no trochę nieprzyjemnie wygląda ta planeta. Naprawdę? Tak blisko? Wygląda... czekajcie. Bo ja teraz się gubię. Ta gazowa duża planeta. Jak ona się nazywała? Jowisz? Bo nie jestem pewna. Tak, Jowisz. Jakieś burze tu są, oczko. No, podejrzewam, że to inna planeta, ale zbliżona wyglądem właśnie do Jowisza. Okej. Okay. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. W ogóle ktoś żyje? Możemy sprzedać śmieci ewentualnie. O nie, systemy ruchu Argos, stan sprawny. Wprowadź kasetę z identyfikatorem kapitana, by uruchomić zdalne lądowanie. Okej. Okay. Jeszcze nas tu uwiążą. To jest złodziejstwo. A kto nas widzi? Nie mam pojęcia. Kogo tu nie ma przecież? Czy się coś złego wydarzyło? Nie. Jest i Grimm. Tylko pytanie, czego Grimm może od nas chcieć i jak ta winda zjeżdża. Z jednej zeskoczyłam, wolałabym tego więcej nie robić.
No, hej. Hold on there. I gotta sign you in. No nie będzie wpisu. Już? Wpisałeś? Don't think I've seen you around. That means it must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Nie da się ukryć, skoro na lądowisku tuż obok ciebie stoi mój statek. I knew it. See, I made what you call a logical deduction. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only three of them these days. Still, they tend to scare folk off. Kurczę, nie zwróciliśmy uwagi. Co one tam robią? You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Odcięcie od rady, czyli jeszcze się odcięli od nich. Aha, mogę podać drugie. Spróbujmy trzecie. Aww, don't be like that. I never get to do this part. To się wykusiłeś. No, czy on jest poważny? Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Okay. Czy Gwiezdna Zatoka naprawdę jest aż tak odizolowana? Nie spodziewałam się spotkać na Monarku kogoś takiego jak ty. We don't get ship traffic in town. Only offworlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptodons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Przeważnie. Okej. Mówisz, że Rado rozpuszcza fałszywe pogłoski na temat tego miejsca. No to tak zdążyliśmy zauważyć, prawda? Oh, sure. It makes Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Z rybki pod rybkę. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Tak byłeś... Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? No, oczywiście. Powiemy, jaki byłeś wspaniały, okej. To zależy, o co chodzi. I got this Rizzo's Rangers tossball poster coming in on the next sublight shipment. Signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Kurczę, a może powinniśmy byli przyjść tu z Felixem? Myślę, żeby się dogadali. Jasne, mogę popytać o twój plakat. Ale, kim jest czarna dziura? Ten plakat wydaje się dosyć cenny, nie mam na to czasu. No niech powie, co to czarna dziura. That's Bertie Holcomb. Only one of the greatest tossball hackers ever. Czyli kto to? I wonder if he's kin. Dad had family that worked for Rizzo's. I never got to meet them. Everyone's heard of him. Even on Monarch. We still get some of the games. You've been living in a sulfur pit or something? Oh, you're real funny. Guess I don't feel so bad for missing what goes on in the rest of Stellar Bay. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. A więc, prócz głównego zadania, dwóch zadania od bohaterów, to jeszcze mamy poszukać plakatu. Bardzo, bardzo ważne. Kurczę, no tak wygląda jak miasto. Ale takie, kurczę, robotnicze trochę. Surowe mocno, nie? Jakoś mało ludzi tutaj. Nikt nie patrzy. Zaraz wyskoczy jakiś ciepacz.
Tak średnio ciekawe. Nieprzyjemnie delikatne. O ty tu gdzie jesteś? Czyli jest ryba, ale jej nie sprzedają. Okej. Kurczę, ciężka amunicja. O tu co tu się wydarzyło? What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. We're here, light years from Earth, going about our lives. Every time the punch clock feels, a worker earns his meals. What are you talking about? Hey, I saw that. Nie widziałeś. What do you think you're doing? Just keep your fingers to your own self, okay? No to po co ktoś stawia kasetkę z kasą na chodniku? Ulicy? No przecież tu mamy jakiś bar. O nie, tu mamy klub. A. No fajne latarnie. Stellar Bay, okej. Okay. Mam wartownika? Co to jest w ogóle za miejsce? You don't look like Sublight. Must be freelance. Got any news from the rest of Halcyon? Moglibyśmy w sumie jej coś opowiedzieć. Czyli tutaj chyba pod światło ma swoją siedzibę. Tu możemy. A to jest wyjście z miasta. A ty to kto? Sebastian. Hello, stranger. Can I interest you in a raptodon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Prawie świeżych. Słowo klucz. Pokaż, co masz, po co mi te rzeczy. I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Mr. Pickett? Franklin Pickett from Edgewater? That's him. He'd been here years, but he always talked about going back to Edgewater one day. Porwaty wiesz, o kim mowa? Sure. Mr. Pickett used to run the community center outside Edgewater. He had this grand idea to make it a museum for Halcyon life. As my dad told it, Mr. Pickett was always going on about getting a mansion clean for the last display. He left the Vale, gosh, years ago. He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Czytaliśmy o nim. Stąd wydawało mi się, że gdzieś już o nim słyszeliśmy. No, tę wystawę nam też prowadził, pamiętacie? No i to się wszystko skończyło bardzo kiepsko. Sure, they're real big. Hard to miss them. Okay. Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett, but I haven't seen him in a few weeks. Po kilku tygodni. I'm starting to get a bit worried about Zaczyna him. Się martwić. Captain, can we look for him? I'd feel awful if somebody from home was in trouble and we didn't do nothing. A nie masz wrażenia? I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? Parę tygodni. Ja myślę, że chodzi już bez głowy. Thanks, Captain. All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last Mana Queen I saw was in the wilds out that a ways. Could be Mr. Pickett still out there too. Okay. Co masz na sprzedaż? Oh, good. Celia hasn't come by in a few days, so I haven't sold much. Pamiętaj, że obiecaliśmy ci, no dobra, mamy 20% zniżki. Więc w jaki sposób... Co on tu ma? To jest nasze, przepraszam. Modliszko Rupa. Twarda górna warstwa pancerza. Modlizaura. Okej. Okay. Skóra z boku Raptidona. Egzoszkielet, modliszyce. Dobra, czyli raptidony tu występują, modliszyce.
Ty Stoknur, okej. Możemy to naprawić, tak naprawdę możemy sobie to naprawić sami, więc tak po prostu dostaliśmy zadane. Gdzie oni nas kierują? Gdzieś tutaj jednak do tego baru. Do tego klubu. No, ale klub, jak każdy inny tak naprawdę. Tylko może inny... To był Raptidon, prawda? Już z nimi walczyliśmy. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, I'd... Shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn wrapped out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Czy to będzie nasza kolejna towarzyszka? Ciekawe, ciekawe. Panie Barman, jeszcze jedna kolejka. Chętnie pogadam, ale tu by już chyba wystarczy. No, postawmy jej kolejkę może. Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Brass... Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You'll have to get me something to clear my head. O proszę. A czego jej potrzeba? Nie jestem w nastroju na aportowanie. Ile potrzebujesz czasu? Chcemy tę eskortę, dobra, więc czego jej potrzeba? Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Okay, czyli koleżanka potrzebuje czegoś na wytrzeźwiałkę. Well, they work. We got a deal or what? Ciekawa sprawa, że nie mamy. Prawdopodobnie sprzedaliśmy, żeby zyskać te 10 tysięcy. Są i atuty, są i umiejętności. Broń ciężka. Ciekawe, czy się przyda tutaj ta broń ciężka. To by było na tyle. No tak czuję, że chyba powinnam zainwestować. No i mamy atut. Tylko. Mam 15% punktów wytrzymałości przywróconych. No to nie, jeśli brak towarzyszy, to nie. Kara do celności w ruchu. Aha. Innej, a tu? Przy każdym trafieniu krytycznym. To jest fajne. Chociaż ten pancerz to też nam by się przydał. Obrażenia na wadę odpadają. A tu znowu mamy szybkość regeneracji wskaźnika taktycznego spowolnienia czasu. Też by się przydało.
że weźmy w pierwszej kolejności jednak to. Proszę. I poziom trzeci nam się otwiera. Ale... Na razie to tak wygląda, czyli tapsy trzeba jej znaleźć. Zobaczmy jeszcze. O kurczę, ktoś tu jednak siedzi i pilnuje. You don't look like Sublight. Must be freelance. Oczywiście. Got any news from the rest of Halcyon? Oczywiście. Kradzież, kradzież. A tu tym razem balkon zajęty. Ciekawa sprawa. Tu nikogo nie ma. No dobra. To nie jest do podniesienia. To znaczy jest, ale okej, udało się. Dziewczyny zaczekały. No nie. Wytrych magnetyczny. No przydałby się. No tak nieciekawie. Nieciekawie wygląda ta planeta. No dobra. Gdzie jest ta apteka? Mamy łazienki. Tylko nikt nie widział. Tego też nikt nie zauważył. Co my tu mamy? Karta bingo z barwymi przechwałkami. Prosto między oczy. Było ich trzech, nie czterech. Ten rapt był taki duży. Ukatrupiłam go jednym strzałem. Postaw mi kolejkę. To nie są jej notatki? Śmieci nie mamy, więc nic nie sprzedamy. No, tu mamy detoks, nie toks, a nie może tego sobie łyknąć. No i tak, jak tu jest coś lepszego, no to tu stoją i widzą. No dobra. Jest i apteka, więc ruszamy. O tu co tu? No władza chyba. To powiem wam, że to pod światło ma ciekawszą... Velma seen out of sorts. Siedzibę. She's always cranky. No, I mean, more than usual. Wouldn't know. I made it a point to stay out of her way. Parvati, co ty o tym sądzisz? Zobacz. I don't have time for... Huh? You're probably looking for Velma. Watch out. She's in a mood. Mhm. Okej, albo tutaj te ryby. Dobra. Naprawdę? Znowu babka z taką samą twarzą i znowu zobaczyła. Kurczę, niedobrze. To już jest drugi raz. Teraz znajdzie się jakiś fajny item. Zdobyłam, kurczę, żebym wiedziała, że to. O, kofenoid do zadania nam potrzebne. Gdyby nam go nie dała. To niepotrzebnie wytrychę, wydałam na to. Monarchijska grupa gwiezdna. Z terminalu mogą korzystać wyłącznie upoważnieni inżynierzy. No dobrze, logowanie na konto pracownika. Hakowanie. Mamy. Okej, okay. Rejestr pacjentów. Ja tu jestem? Okej. Okay. Uszkodzenie wątroby, prawdopodobnie w wyniku długotrwałego alkoholizmu. Problemy behawioralne, prawdopodobnie w wyniku długotrwałego alkoholizmu. Częsta izolacja społeczna. Prawdopodobnie w wyniku długotrwałego alkoholizmu. No, właśnie. Wszystko jasne. Już wiem, dlaczego nie dostawałam tego, prawda? Bo ona pije, potem bierze lek. Don't be so hard on her. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge.
Very well, dearie. But you stop by anytime you like, hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Gdzieś tu pan cholewę do niego. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. Słodkie polisie. What can Auntie Abigail do for you? Ciotunia. She works over at the fishery next door. Quite the hard worker, but she's got a bit of a temper. Why, just the other day, I heard her shouting from here. I can't imagine what set her off. Oh, but here I go again, running my mouth when it's none of my business. Was there something else you needed? Że przyjdzie nam się dowiedzieć, co, z jakiego powodu ona tam jest nie w susie. Yes, indeed. Someone's got to keep Stellar Bay's people healthy and energized. Oh, but I am. I get to see plenty of my neighbors here, and I do dearly love a little gossip. Okay, nic więcej od niej nie chcemy. Ponieważ przypadkiem zrobiliśmy to zadanie w inny sposób. No dobrze, zobaczmy, jak tam nasza koleżanka będzie rozmawiać. The charmer. Potem już jak wytrzeźwieje. Drink, chat, or business. All of the above. More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, three's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Powiem Maxowi, żeby na razie zaczekał na statku. I hope you like being part of our crew, Neoka. We're real excited to have you. So you keep Monarch safe, huh? That's real honorable work, Miss Neoka. Oh, no, no. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers and an abundance of fortitude. Folks hire me because I know what you can shoot and what you ought to run from. That's a mistake you only get to make once. No dobrze. Jak to fajnie tutaj jest rozwiązane. Odwraca się... Nawet nie, nie odwraca się. W niektórych grach musicie wyjść z dialogu, powiedzieć postaci, że powinna spadać do domu i dopiero potem zapraszać na nowo tę nowo poznaną postać. A tu proszę od razu. Plakat dla Grima. To powinno być chyba w mieście. No właśnie. No to idźmy pogadać. Nandi. No dobrze, Celia. Plakat. And welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Or is he not paying you on account of how he tried to fix a thing his own self and busted it even worse, and then said you wasn't fixing it fast enough, so he's docking your wages again? Uh-huh. Not that I got any prior experience with such. Mm-hmm. Coś not at tu all. Wybiło. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Czekajcie, a to czego był ten kwas? Laws, no. Sometimes it's canid teeth or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really.
Czekajcie, czy ona się kocha w Sebastianie i kupuje wszystko, co on ma, a co jest niepotrzebne tak naprawdę? No właśnie. Dlaczego kupujesz to wszystko u Sebastiana? So I can talk to him, of course. No właśnie. He doesn't get going about much else. I reckon she's got a little bit of a squish on this fella. He's sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. I couldn't. What if he says no? Hey, maybe you could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. Okej, a co widzi w Sebastianie? Prócz tych parków i milczącego sposobu bycia? Quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Ale wiesz, on się może nie odzywa, bo jest na tyle mądry, żeby wiedzieć, że jest na przykład głupi i że dopóki się nie odezwie, to nie wyjdzie szydło z worka. Hej. You think that's what I'm looking for? You're funny. Not in Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Sorry, sometimes I get carried away. Okej, pogadamy z Sebastianem. Czekajcie, co my tu mamy jeszcze? Może tak, to jest wyjście. To prowadzi gdzie? No, można wejść. A, to są ludzie. Boże. Musisz tu być. MSI keeps the fishery running and the walls intact. Otto, patrzyłem na twój harmonogram i zauważyłem, że dawno nie brałeś urlopu. Może weź kilka dni wolnego. Za dużo czasu spędzasz wpatrując się w ten terminal. Sanie. Ej, to może on jest spoko. Takim, jeżeli chodzi... Jest pracodawcą czy tam szefem, no. Ale jest okej. Okay. Dobra, oto jego lista kontrolna. Przejrzeć wytyczne dotyczące rocznej samooceny, wybrać czcionkę do rocznej samooceny, sformatować roczną, wyznaczyć czas na sporządzenie rocznej, sporządzić roczną, powiedzieć Celi, że świetnie sobie radzi. Ej. Ale taki kurde jest trochę, że nie ten bieg, nie? Trochę za stary dla niej jest. Niemniej jednak, on jest chyba dla niej dobry. Dobra. Pogadajmy z tym chłopkiem. Możemy pogadać? Zadanie. Kwiaty dla Sebastiana. Jakie kwiaty? Okej. No, tu jesteś. Tak czułam, że jesteś blisko. You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. Sebastian. You ever get your hands on those pheromone sacks? Manipillers ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. You must be looking in the wrong place. Manipillers ain't got pheromone sacks. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Co to pana Piketa? To jeszcze nie. Porozmawiajmy o Celi. Huh. I haven't seen her in a few days. But I've been meaning to ask her how that rapted on acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Celia cię lubi? Nice of you to say. I like her too. Wait, I see what's going on.
She put you up to this so she could get a discount. Jaki chłop. Oh, no, that's not it at all. She's smitten with you. You smited her. Smote? Smoot? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit. On account of no one else having any use for Raptodon tongues. No nie jest najsprytniejszy, prawda? No weźmy perswazję, bo to też da nam punkty. Nie musisz mi wierzyć na słowo, spędź z nią trochę czasu, obiecuję, że nie poprosi o rabat. You sound pretty sure. And she is awful nice. Give her a chance. Give yourself a chance. Take her someplace nice. Okay. I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. That's the spirit, Sebastian. Be yourself. Between you and me, Captain, I'm not sure Miss Celia knows him too well. But we can hope, right? I want them to be happy. No będą mieli okazję się poznać, skoro tak, kurczę, bardzo chcieli. No i to jest taki plus chodzenia po mapie. No to przyleci z drugiego końca z postacią z planety, na której się poruszamy. A temu co tu jest? Ona wygląda jak wampir. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong. Like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a Raptodon is melting him with acid as we speak. Okay. Coś czuję, że to nie będzie dziecko, tylko jakiś piesek. Prawda? Dobra, uspokój się, weź głęboki oddech i opowiedz, co się stało. Don't you tell me to calm down. I promised my boy I'd protect him for always. But how can I keep him safe if he's run away? He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptodons, mantisaurs and marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? You ain't wrong, but if he hasn't made it to Amber Heights by now, there's no saving him. Please, won't you go and find my boy? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A Raptodon would snap him up first chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Mhm. No dobra, to jednak chyba jest chłopak, który uciekł od od tego gadania. Nagroda? Nie. Gdzie mógł się wybrać? Może tak nam podpowie trochę. He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boys run off to Amber Heights. That is, if a Manta Queen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already! If a queen got to him, he died quick. Ought to be thankful for that. Most aren't so lucky. Oh, where's my fainting chair? I can't take this. No, tak wygląda koło 60, prawda? Albo po 60. To ile ten sen lat ma? O co chodziło z tymi ikonoklastami? Those low-life degenerates leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts.
or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe Marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs, and made him snort them. Oh, the things that could happen. Końcówka najlepsza. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Ty nie znasz może? Może to nie jest syn, to wcale mało nie jest. Dobra, wracamy powiedzieć, że randka się szykuje. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia? I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. No nie wiem co wybrać, bo 1, 2 i 3 jest dobre. Not to worry. If I never buy another Raptodon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do and Mr. Nandi's giving me that back to work look. Anyhow, thank you. Ale czekaj, bo nas plakat interesuje. Thanks again for setting me up with Sebastian. Is there anything else I can help you with? You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. But I'll warn you, Grim wore her patience thin a long time ago. Czy to jest ta Velma, o której słyszeliśmy, że jest nie w humorze? Celia wysłała cię do Velmy. No. A być miała rude włosy, jak ta nasza koleżanka? No zobaczymy, to my chyba właśnie tu ptaliśmy. Na pewno nawet. No i słyszeliśmy, że ona nie w humorze jest, no. Halo, halo. Zobaczmy, czy ty taka straszna jesteś. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Oho, pytanie, czy my chcemy tego kłamstwa? O, kurczę. Dobra, może dwójka. Sorry, seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Kierownik do jakich spraw? Co się stało z nadzorcą? Pewnie będziemy musieli się dowiedzieć. Weźmy jedynkę. Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Zdrowe jedzenie, tuczenia i pilnuje, żeby zbyt wiele guzów nie było. We're not keen on rules for rules' sake around here.
Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterobiotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. A jeżeli on jest teraz chodzącym jednym wielkim guzem? We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the spacer's choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the salt tuna, fat, and mostly tumor-free. Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. So the job's easy, but you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something's fishy. Wait. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Because we've got a budget, all right? And in case you haven't noticed, MSI doesn't exactly have a lot of spare bits on hand. You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the Yacht Club. He's usually there. Hmm. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. I'll wager she don't pay those folks that maintain the mechanicals decent, neither. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Maybe so, but I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk. But if the money's real, I bet you he keeps it at home, near the diner. You'd steal from your own people? That's low, man. That's business. Someone's gotta keep the lights on. No, ja go na pewno nie okradnę. Fine by me. Okay. Plakat Grimm. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? No. I paid Sublight for it. So it's mine. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grimm may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. She asked me about the poster once. Just once. Made a real generous offer, too. Damn right it is. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering,
Sure. And once you finish helping me, then we can talk about the poster. Fine by me. No, ciekawe, czy teraz się dogadamy. A co to za Katerinę, o której wcześniej wspomniałaś? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Ciekawy opis osoby. No dobrze. Idę chyba do pracy, ale tu jest wiele fajnych rzeczy. A tu mamy port, co ciekawe. No dobra. Tu chyba nic nie buchniemy. Mhm. No i co, wdepnęliśmy do miasta i od razu problemy. Okej, nikt tego nie widział. Bardzo ładne, świetnie. Tam jeszcze były drzwi. O, o! Co tu się wydarzyło? Mamy hasło. Do zadania, ale nie wiem do jakiego. Wymięta notatka znaleziona przy zwłokach w Gwiezdnej Zatoce. A coś tu było ciekawego napisane? Większa część notatki jest umazana krwią, ale dostrzegasz słowo Lilia i hasło przedpotopowe. Przejście do ruiny w Gwiezdnej Zatoce południowe. Kurczę, na razie nie wchodzimy. Spróbujmy zrobić te dwa zadania dla tej babeczki. No kurczę, nie wygląda to ciekawie. Aha. Tam jeszcze są drzwi. Sprawdźmy, dokąd one prowadzą. No, na bogato tutaj, powiem wam. Teraz tak. Łazienka, nic ciekawego. No szkoda, czasami coś leży, a spróbujemy jeszcze wejść na górę. Ale wszędzie tu pełno ludzi. Czy to będzie jej biuro? Oj, chyba tak. No i tutaj mamy ten pojemnik. Pliki osobiste. Wciskaj przypadkowe klawisze. Hakowanie 55. Kurczę, sporo. Niedobrze. Tu by się przydał Max. Max by się przydał. No trudno. Zobaczmy jeszcze tylko. Tu mamy Braxtona. A tu mamy Herika. Najpierw Braxton. No zobaczymy. Czy się z gościem dogadamy? O kurczę, kawałek do niego. Czy my się przeciśniemy tędy? Nie. Troszeczkę przypomina mi się miasto z tej gierki z kotem. Okej. Ale. No proszę. Co? Co? I think I'm gonna be sick. Co tam się stanęło? I cleaned the apartments while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Czyli on brał te antybiotyki. Whatever you do, don't mention Tossball to Isaac. You'll never hear the end of it. To tu?
You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. No! Okay, maybe, just a little. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptodons outside, you know? Oh, damn. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick, and he had some meds on hand. So maybe look for him there? I'll be straight with you. Journey. Folk who disappear in the wilderness generally aren't able to come back. Don't get your hopes up. Okej, okay, czyli Braxton prawdopodobnie nie żyje. Podrzucam pakiet wsparcia. Materom w starych ruinach na południe od Gwiezdnej Zatoki. Niedługo wrócę. Lauro, wiem, że to czytasz. Nie dotkaj moich rzeczy. A ta już szpera, zobaczcie. Co by tutaj sobie dziabnąć? A. O, to kurczę. No dobra, ale to nie jest to mieszkanie. Z trupem. Ona jest martwa? To znaczy nie rusza się, nie można z nią porozmawiać, więc podejrzewam, że jednak jest martwa. Ciekawa sprawa. No i śpi jak kamień, prawda? No. Doing. Do what you want, I guess. I to był trzeci raz ostatni. Kurczę, trochę lipa. Mogliśmy zamknąć drzwi po prostu i by było dobrze. O jakim mieszkaniu on mówił? Jeszcze co mnie interesuje. Oho. Oh, sorry, sorry. Just spooked me, was all. No dobrze, moi drodzy. Świat schodzi na kanidę. Ale co tu się wydarzyło, to zbadamy sobie w następnym odcinku. Wydamy sobie jeszcze te punkty. Tak myślę, że na broń ciężką i dobijemy do tej 80. Furia broni ciężkiej. Trafienia krytyczne zwiększają szybkość strzelność o 30% na 3 sekundy. To sobie zapiszemy. No i myślę, że pójdziemy chyba trochę w to przywództwo jeszcze. Aha, i przekroczyliśmy 50 i teraz rozdajemy albo w inspirowanie, albo w determinację. Tu inhalator. A tu? O, pójdziemy w to. Elegancko. No i zobaczmy, co ona ma tu za bronię. 197. Lekki karabin. 190. I jakie ona ma umiejętności? Z czego ona jest dobra? Wsparcie umiejętności kłamstwa. Zmniejsza odległość, na jaką słychać twoje kroki. A, stworzenia dodatkowe obrażenia. Dobra, wydajemy te punkty. Zwłaszcza, że będziemy wychodzić. Doświadczenie za odkrycie lokacji. Też fajne. Ale. W następnym odcinku pójdziemy do Herika, czyli do klubu jachtowego i zobaczymy, co z tym drugim się dzieje. O kurczę. No, nieźle. Nie, dziewczyny? Ale tego się dowiemy w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Hej, hej.